Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Nietypowo, dawno się nie witałam z łazienki. Właśnie robię sobie maseczkę, taką, ona się nazywa Rescue Mask z Origins, ponieważ za chwileczkę jedziemy niestety powtarzać ujęcia, które nagrywaliśmy jakiś czas temu, a właściwie chyba przedwczoraj. No niestety nie jesteśmy zadowoleni z tych ujęć, które wyszły. Postanowiliśmy nagrać je jeszcze raz. Ja nie będę ukrywać, byłam wściekła z tego powodu, ponieważ uwierzcie mi, dla mnie kilka godzin teraz nagrywek. No po prostu już jest to męczące dla mnie. Chciałam bardzo zrobić to ładnie, dobrze i porządnie. No nie wyszło, już nieważne dlaczego. Nie chcę mi się już nawet tutaj rozwodzić na ten temat, po prostu pojedziemy tym razem we dwójkę i powtórzymy te ujęcia. Dzięki uprzejmości Rafała i Amy z ogrodów Babet możemy te ujęcia jeszcze powtórzyć. Jury stwierdził, że tak widocznie musiało być, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I że dzisiaj mamy przepiękną pogodę i nagramy te ujęcia w troszeczkę innym stylu, bo w ciągu dnia. Mamy też kilka ujęć, które ponagrywaliśmy już wcześniej, nie w ogrodach, także mam nadzieję, że finalnie wyjdzie to dobrze. Trochę zmarnowany czas, ja nienawidzę marnować czasu i nienawidzę takiej nieproduktywnej pracy, no ale trudno. Jest jak jest, działamy dalej, nie poddajemy się, będzie pięknie. Ja właśnie zrobiłam maseczkę, zaraz się ogarnę, zrobię sobie makijaż, zjem szybkie śniadanie, właśnie sobie zamówiłam. Jury w tym czasie zapewne wróci do domu, no i lecimy ponownie do ogrodów Babet. Dzisiaj tam pojawiła się kolejna nowa aranżacja, ponieważ tam jest kilka takich świątecznych aranżacji i my sobie tę aranżację wykorzystamy. Ta aranżacja, przy której będziemy dzisiaj nagrywać, kojarzy mi się totalnie z tym filmem Listy do M. Mam nadzieję, że będzie pięknie. No musi być, już musi się teraz udać, słuchajcie. Ponagrywam dla was może jakiś mini backstage. No i co? I zapraszam na klasycznego vloga. Dawno takiego filmu nie było. Było ostatnio zakupy, haul zakupowy, a dzisiaj po prostu zapraszam na luźnego, zwykłego vloga. I już nie gadam, tylko kochani, miłego oglądania. Dzisiaj śniadanie zamówione, ponieważ nie zamówiłam cateringu, zapomniałam. Jest niedziela, nie mamy nic w lodówce, a przy okazji trochę mi się śpieszy. I zamówiłam sobie śniadanko z tej samej knajpy, w której ostatnio byłyśmy z dziewczynami, z Zasią i z Martyną, tylko byłyśmy na Wilanowie, restauracja Jay. A ta restauracja też jest na Powiślu. Także z Powiśla sobie zamówiłam omleta, tu mam sałatę, szybciutko sobie zjem i za chwileczkę wychodzimy. Pogoda jest po prostu wow, świeci słońce, jest nawet chyba całkiem ciepło. No dobra, są 2 stopnie, nie jest ciepło. Zaraz będziemy na miejscu. Skończyliśmy właśnie nagrania i spójrzcie, jaki mamy przepiękny zachód słońca. No cudo. Po prostu wow. Natura jest przecudowna. Dzisiaj jestem bardzo zadowolona z tego, co zrobiliśmy. No, zrobiliśmy jednak dzisiaj. We dwójkę nam się najlepiej pracuje. Tak, nie potrzebujemy nikogo. To, co zaraz zobaczycie na vlogmasie, czyli zobaczycie intro, to będzie wszystko sami zrobiliśmy. Kochani, jak na pewno wiecie, wielkimi krokami zbliża się Black Friday. Z tej okazji ja również mam dla was dobre informacje, a przy okazji chcę wam troszeczkę ułatwić decyzje zakupowe. Wiem, że wiele z was czeka na ten dzień, tak, żeby móc sobie kupić produkty po prostu w lepszych cenach. Ja wam dzisiaj chciałam powiedzieć Black Friday na stronie Namera. Co więcej, będę mieć dla was dodatkowy kod, który jeszcze bardziej obniży ceny już obniżone na stronie. Ale zanim kody i zanim promocje, to chciałam wam pokazać moje wybory. To, co ja sobie teraz zamówiłam i to, co ja wam mogę szczerze polecić, to są produkty przeze mnie wszystkie przetestowane. I zacznę od marki Nakomi. To jest marka, z którą ja współpracuję, jak na pewno dobrze wiecie, praktycznie od samego początku, kiedy mam kanał. Uwielbiam te kosmetyki. Ja sobie teraz zamówiłam rozświetlający suflet do twarzy. Dawno tego produktu nie używałam, a przyznam wam się szczerze, że bardzo lubię do niego wracać. To jest taki delikatny, odżywczo nawilżający krem do twarzy. On ma super lekką konsystencję, idealnie nadaje się jako baza pod makijaż i daje taki piękny efekt, jak ja najbardziej lubię, czyli efekt glow. Po prostu buzia wygląda bardzo zdrowo, bardzo promiennie. Zwróćcie uwagę na konsystencję i na ten przepiękny kolor tego sufletu. Ten produkt bardzo szybko się wchłania. Delikatna, lekka konsystencja, nie pozostawia białego filmu na buzi. Serum z ceramidami
amidami od Nakomi Next Level. Tutaj mamy połączenie 6 naturalnych aminokwasów, które naturalnie występują w organizmie, przez co ten produkt nie będzie powodować reakcji alergicznych, nie będzie powodować podrażnień. Dlatego właśnie uważam, że to jest super produkt, zarówno dla osób, które borykają się ze skórą taką wrażliwą, skłonną do podrażnień, jak i dla osób, które zaczynają swoją przygodę właśnie z serami tego typu. On ma też w sobie pantenol, który działa fajnie przeciwzapalnie, antybakteryjnie, łagodząco i tutaj również dla osób, które gdzieś tam, tak jak ja, borykają się z niedoskonałościami, to serum bardzo fajnie nam łagodzi stany zapalne i podrażnienia. Jak ktoś mnie ogląda i dobrze zna, to wie, że mam absolutną obsesję na punkcie pielęgnacji skóry. Kocham balsamy. Ja odkąd pamiętam, musiałam zawsze posmarować swoją skórę balsamem rano i wieczorem. Nie wyobrażam sobie, żeby wziąć prysznic i nie nawilżyć swojej skóry. Uwielbiam produkty do pielęgnacji ciała. Te maski z Fluff ja mam zawsze w swojej szafce w łazience. 98% składników pochodzenia naturalnego. Macie dostępne 3 zapachy. Ja teraz zamówiłam sobie lawendę. To jest idealne rozwiązanie, jeżeli borykacie się z suchą skórą, żeby na noc nałożyć sobie taką maskę. Gwarantuję wam, że jak się obudzicie rano, poczujecie diametralną różnicę. To jest produkt, który ma gęstą, odżywczą konsystencję, który zostawi wam taki biały film na skórze, ale właśnie o to chodzi, dlatego nakładamy go na noc, tak żeby te wszystkie składniki aktywne miały szansę dostać się do skóry, zadziałać, obudzicie się rano, nie dość, że skóra przepięknie pachnie, ponieważ te maski naprawdę ślicznie pachną, to skóra będzie mięciutka, nawilżona, odżywiona. Omega 6, witaminy, minerały, to jest po prostu bomba nawilżenia dla naszej skóry. Kolejny produkt, który praktycznie zawsze ja mam w swojej łazience. Szampon do włosów średnio porowatych. To jest szampon w piance i słuchajcie, to jest szampon naturalny. On ma zupełnie inną konsystencję. Po pierwsze jest w formie pianki. Ja uważam, że trzeba go też nałożyć troszeczkę więcej właśnie przez to, że jest w formie tej pianki. Po prostu go nie żałujcie, jak będziecie go używać. On i tak jest super wydajny i się w ogóle o to nie martwcie. Naprawdę fajnie oczyszcza skórę głowy. Nawilża, włosy się fajnie rozczesują. Nie ma czegoś takiego, jak ja czasami mam po szamponie, że dopóki nie nałożę odżywki, to po prostu te włosy są takie tępe. O, to jest dobre określenie. Tutaj od razu włosy są naprawdę fajnie wygładzone. W ogóle cała ta seria do włosów średnio porowatych jest genialna, także jeżeli jeszcze nie testowałyście, to ja wam bardzo polecam. Ja bardzo lubię tą maskę emolientową z tej serii. Kolejna marka, Moment Hu, czyli marka, której produkty stosuje do pielęgnacji brzuszka. I nie tylko. Uważam, że każda kobieta powinna mieć dobry, sprawdzony produkt do higieny intymnej w swojej łazience. Jak kiedyś wrzucałam wam informację na Instagramie chyba o tej piance, naprawdę dużo z was do mnie napisało, że używałyście tej pianki zarówno przez cały okres ciąży, jak i po porodzie i nie tylko, że używacie jej po prostu na co dzień, już niezależnie od tego, czy jesteście w ciąży, czy nie. Ponieważ produkty Moment Hu to nie są produkty tylko dla kobiet w ciąży. Dla mnie bezkonkurencyjna, odkąd pierwszy raz użyłam, jest cały czas w mojej łazience, tylko sobie domawiam nowe opakowania. Ta pianka pomaga zachować odpowiednią równowagę okolic intymnych, ma w sobie m.in. pantenol, dzięki zawartości łagodnego pH oczyszcza, ale także koi podrażnienia i przynosi ulgę. Ma naturalne ekstrakty i probiotyki. Ta pianka w ogóle ma, słuchajcie, 97% składników pochodzenia naturalnego. Pokrótce powiedziałam wam o moich produktach, które ja sobie teraz zamówiłam. Pamiętajcie o tym, że na stronie Namera macie całą masę produktów. Możecie sobie wykonać też taki test, który pomoże wam dobrać produkty odpowiednie do potrzeb waszej skóry. Te produkty z okazji Black Friday na stronie są przecenione, a dodatkowo ja mam dla was kod. Kod wyświetli wam się tutaj i da wam dodatkowe 10% na zakupy. Jeżeli będziecie miały jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Dzień dobry, moi drodzy, kolejny dzień, trochę zespani. Ja w ogóle się trochę przeziębiłam podczas nagrywania tego intro. Przeceniłam chyba swoje siły i mam delikatny katar, boli mnie gardło i tak dalej. Idziemy właśnie do lekarza zobaczyć tego małego, nie takiego małego, brzdąca. Nasz syn ostatnio miał bunt, stwierdził, że on się nie będzie nam pokazywać. Tak. I tak się zasłonił na badaniu, że w ogóle go nie zobaczyliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej, bo chciałabym go zobaczyć. Szczególnie, że wiecie, teraz już naprawdę, no tak konkretnie go widać, no widać jakie ma rysy twarzy i tak dalej. No bardzo liczymy na to, że dzisiaj go zobaczymy. Nie wiem, jak mam wam to wytłumaczyć, ale ja wiem, jak będzie wyglądać nasz syn. Ja po prostu to wiem. Ja go już widzę swoimi oczami wyobraźni i wiem, jak on będzie wyglądać. Jestem przekonana, że on będzie wyglądać tak, jak ja go sobie widzę w mojej głowie. To jest takie ciekawe, że dziecko się rozwija w tym przez 9 miesięcy
jest tak blisko ciebie, ale tak naprawdę nic o nim nie wiesz. Dla mnie bardziej ciekawe jest to, że jest taka technologia nowoczesna, że mogę sobie zobaczyć, jak moje dziecko wygląda, jak ono jest jeszcze w brzuchu. Albo że można zrobić na przykład te badania NIFTY, nie? No. To jest w ogóle wow. Teraz jeszcze oglądamy taki serial Ród Smoka i tam też jest ten motyw ciąży się cały czas w serialu przejawia. I no, to są czasy bardzo dawne, nie pamiętam dokładnie. I po prostu tam wtedy nikt nic nie wiedział. I tak porównując to teraz do tego, co teraz się dzieje i tego, że idę do lekarza, wiem wszystko o swoim dziecku. Ciekawe, jak to będzie wyglądać za 1000 lat na przykład. Tego nie wiem, ale podoba mi się, że teraz jest taka... Że teraz są takie możliwości, po prostu to jest naprawdę fajne. No bardzo jestem ciekawa, czy on się dzisiaj pokaże, czy on się... No, jak się dzisiaj nie pokaże, to się na niego zdenerwuje. Edek. O tak, tak, tak. Oh yeah. Nie, ale mógłbyś się pokazać, no. Ostatnio się, słuchajcie, tak zasłonił, dosłownie zrobił coś takiego. O nie, tak zrobił. On tak leżał. Tak leżał, no. Zasłonięty. Całą miał zasłoniętą buzię, no nie było w ogóle szansy na to, żeby się z nim zobaczyć. Takie USG my zawsze traktujemy jako spotkanie z dzieckiem, nie? Tak. A długo nie byliśmy? Nie, nieprawda, kochani, byliśmy całkiem niedawno, tak jak w terminie, tylko no po prostu go nie widzieliśmy. Pomachał rękoma, nogami i tyle. A my tu oczekujemy na spotkanie. Tak jak kuszynka nasza mała, co? Juri, on nie jest wcale taki mały, wiesz? On jest malutki. Ja ci gwarantuję, kochanie, że ja go noszę w brzuchu i on nie jest mały. Przy nas to jest malutki. No przy nas jest malutki. Kochanie, jakie to ma znaczenie, jak to ja 1,62 m noszę to dziecko w brzuchu, a nie ty? W sumie racja. Śmiesznie by było, gdyby to faceci byli w ciąży. Ale by była panika, o Boże jedyny, ale byłoby marudzenie. Ja pierdzielę, nie, to nie bez powodu natura to tak wszystko stworzyła. Ja sobie nie wyobrażam, jakby miał być w ciąży, co ty? Ja bym zwariował, ja już was podziwiam, kobiety. Naprawdę to jest taki dla mnie szacun, że wy rodzicie dzieci, to jest w ogóle dla mnie wow. I że faceci tego to często też nie doceniają, że tak wiesz, że podchodzą do tego, że kobieta urodzi i jelo. Ty jesteś idealnym mężczyzną, już ci to mówiłam. Podczas ciąży to mi pokazałeś. Tak? No. Dziękuję. Proszę. Bardzo dziękuję za takie komplementy. Proszę bardzo. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Nie ma problemu. Ale mówisz, to mi codziennie przycnęło. Nie, naprawdę powiem wam, że tak doceniłam Jurę, odkąd jestem w ciąży. On tak po prostu mnie rozumie, tyle empatii do mnie ma. Tak mnie wspiera we wszystkich tych moich, wiecie, a ja naprawdę sporo teraz marudzę. Bo już po prostu mi ciężko i... Ja zresztą myślę, że każdy z was, która była w ciąży, to gdzieś ten ostatni czas nie był najlżejszy, o może tak to ujmę. Nie wiem, tak wiecie, co sobie myślę kobiety, jak są samotnymi matkami na przykład i są same podczas tego okresu ciąży. Naprawdę to też jest w ogóle szacunek. Podziwiam, naprawdę, ja bardzo podziwiam. Idziemy. Trzymajcie kciuki, żebyś pokazał. No niestety, moi drodzy. Zobaczyliśmy jego ręce, które zasłaniają twarz. Nie no, trochę tak z góry było widać, no. Było coś tam. Ale troszeczkę. Tylko raz tak się ładnie pokazał. Raz, no. Tylko raz tak go było widać. On się cały czas zasłania. Tak. On po prostu nie chce, żebyśmy go podglądali. On chce, żebyśmy mieli niespodziankę. Jestem zawiedziona. Tak się nastawiłam psychicznie. Życzka. A tu dupa. Korzystając z okazji, że jest wczesna pora, poniedziałek i czynne wszystkie sklepy, postanowiliśmy zrobić zakupy. Byliśmy w Lidlu i zrobiliśmy naprawdę duże zakupy. Fenomenalnie duże. Fenomenalnie duże. 30 kilo zakupów. Mamy tutaj warzywa, owoce, przyprawy, bo był taki chyba grecki tydzień niedawno. I fajne mają bardzo składy te przyprawy. Serek wiejski, mięsko. A ty? Ja też mogę zjeść teraz łososia z chlebkiem. Będziemy dzisiaj robić chili con carne wieczorem, więc mamy tutaj mięsko na chili con carne, ale nie mamy fasoli i wszystkiego. Chyba był tydzień włoski, grecki i pokupowaliśmy jakieś resztki, które zostały po tych tygodniach. Ale w końcu zrobiliśmy takie maksymalnie duże zakupy, co? No. Super, jestem bardzo zadowolona, będziemy mieć dużo jedzonka. Ja sobie teraz jeszcze zamawiam catering. Tak się, słuchajcie, przechwalałam, że taką mam świetną odporność, że w ogóle wszyscy mi, słuchajcie, mówili na nagraniach do intro, że Ewa, może się ubierz, może się schowaj na chwilę do środka. Ja nie, co wy gadacie? Ja mam odporność jak koń. Dokładnie takich słów użyłam. Powiem wam, że wczoraj, bo witam się już kolejnego dnia, po tym jak wróciliśmy od lekarza, po prostu tak mnie masakrycznie rozłożyło i to trwało dosłownie chwilę. Czułam się całkiem okej rano. Przeziębiona, ale okej. A im dalej, tym było gorzej. I powiem wam, że wieczorem to czułam się już naprawdę fatalnie. Leczyłam się domowymi sposobami i tak dalej, ale nos mam tak po prostu poraniony, podrażniony od kataru, robiłam inhalację, no i cały wieczór praktycznie wyjęty z życia. Musiałam odwołać całą pracę, jaką miałam, no bo po prostu organizm mój nie dał rady i musiałam odpocząć cały wczorajszy dzień, słuchajcie,
już spędziłam w łóżku i dzisiaj od rana to samo, czuję się już troszeczkę lepiej, ale mam mega katar. Bólu mi strasznie zatoki, na szczęście nie mam gorączki, więc po prostu przewiało mnie i się przeziębiłam, ale no z uwagi na to, że jestem w ciąży, no to wiecie, no nie wezmę sobie Otrivinu i trochę się męczę. Ale będzie dobrze. Przynajmniej stwierdziłam, że organizm dał mi ewidentnie znać, że muszę zwolnić, przestać tyle pracować i sobie po prostu 2 dni poleżeć. I chyba sam mój organizm po prostu mnie zmusił do tego, żeby tak się wydarzyło. Także od wczoraj leżę. Mam nadzieję, że już jutro będzie spoko. Przy okazji, że ja leżę, to cała rodzina leży. Dzisiaj, słuchajcie, rano Juri mojej mamy wysłał takie zdjęcie, jak ja leżę, na mnie leży szpilka, w moich nogach leży Benji i jeszcze Juri i wszyscy razem tutaj na tej kanapie. Dawno tak nie było. Juri stwierdził, że widocznie los tak właśnie chciał i takim sposobem, może niezbyt przyjemnym, bo chorobą, ale zmusił mnie po prostu tego, żeby trochę odpocząć. Nic się nie zmusiła. Ja jestem niereformowalna pod tym względem. Jesteś niereformowalna, ja ci cały czas cistę, albo siedzisz do nocy i montujesz film. A ja zrobiłem dzisiaj chili con carne. No, mąż dba, mężulek o żonkę. No. Mógłbyś jeszcze rosół ugotować. Słuchaj, już zaczekaj, już lecę. Idę palić cebulę. Nie, już się trochę lepiej czuję, wczoraj była najgorzej, co? I ta noc nie przespana. Wydaje mi się, że jutro ale będzie... Ale sól ci też pomogła. No, moja babcia zawsze mi robiła takie okłady sól. Z soli, jak byłam mała i miałam parę zatoki. Pamiętajcie, że niezwykła sól, po prostu znaczy sól tak, że sobie przykładacie i sypiecie na czoło, bo na pewno takie się mogą pojawić teorie, tylko zawijacie sól w ściereczkę na przykład. W ściereczkę i sobie przykładacie i później rozwijacie, żeby było gorąco cały czas i grzejecie sobie tak około 30 minut i wtedy wam to pomaga, odtyka trochę nos. I naprawdę jest super. To jest taka metoda na zatoki i ja zawsze taką metodą byłem leczony i ta ja metoda też. Zawsze mi pomagała. Babcia Helunie zawsze mi tak robiła. Przyszły nasze choinki! Uhuhu! Chyba nigdy, odkąd żyję, nie było w domu sztucznej choinki, ale postanowiliśmy w tym roku, że to jest po prostu bez sensu w obecnym moim stanie. Boże, jakie cudo! Trzy są takie. Ale piękna. To jest taka mini dekoracyjna choineczka. W tamtym roku Juri namawiał mnie na sztuczną choinkę i właśnie mówił mi, że te sztuczne choinki wyglądają jak prawdziwe. Ona wygląda totalnie jak naturalna. Nie uważasz? To całkowicie. No. I do tego... W dotyku jest jak naturalna. Tak. Niesamowite, co? I no. Będziemy mieć czyściutko, będzie porządek. Tak. Zawsze miałem taką myśl, że jak postawiliśmy choinkę, to zawsze do niej podchodziłem i dotykałem ją, żeby sprawdzić, czy już się sypie. No bo zawsze w tym roku nam się sypało mocno. Raz mieliśmy taką choinkę, która się nie sypała w ogóle. Tak, zazwyczaj mamy taką, która niestety się sypie. A szczególnie teraz, jak jestem w ciąży na tym etapie, to chcemy po prostu mieć wygodnie przede wszystkim. Ale jestem naprawdę pod wrażeniem, bo ta choinka serio wygląda jakby była prawdziwa i ma w ogóle już lampki tutaj. Ja w ogóle jak zobaczyłam ten model, to stwierdziłam od razu, że bierzemy. Bo naprawdę, no wygląda imponująco i na żywo widzę, że jest tak samo piękna jak na zdjęciu. Nie prezentuję się, moi drodzy, zbyt korzystnie. Mam całą czerwoną buzię. Od dmuchania nosa, spuchnięte oczy i tak dalej, no ale takie jest życie, nie zawsze człowiek jest, wiecie, w świetnej formie. Cieszę się, bo nagraliśmy chyba naprawdę fajne ujęcia na to intro. Tak wstępnie przejrzałam jeszcze nie jakoś mocno, było naprawdę sporo tego materiału i no już się źle czułam, a jeszcze przed nami Black Friday i w związku z tym miałam też trochę innej pracy. Jeśli chodzi o Moody, oczywiście będzie Black Friday, będą promocje i już teraz Was zapraszam do zapisania się do naszego newslettera, ponieważ osoby z newslettera dostaną kod wcześniej. A jak wiecie, albo nie wiecie, ale pewnie jak ktoś jest naszym klientem, to wie, że czasami niektóre modele znikają w mgnieniu oka, szczególnie jak pojawi się wyprzedaż. Więc warto po prostu być pierwszym i być w takiej gronie, powiedzmy, klientów VIP i dostać taki kod wcześniej, także te osoby, które są zapisane do newslettera, dostaną taki kod wcześniej. No i już nie nagrywam na siłę, bo naprawdę kiepsko się czuję i dzisiaj pracuję sobie tak należąco z laptopem. Demontowałam film i demontuję jeszcze tą końcóweczkę. Ale dajcie ten, chciałem tylko tak powiedzieć, dajcie łapeczkę w górę dla mojej żony, która mimo, że jest chora, to i tak usiadła i zmontowała dla Was film, żebyście mieli co oglądać. No należy. Nie, się. Już się lepiej dzisiaj. Należy ci się, no ale wciąż jesteś chorutka. I należy ci się, naprawdę. Skoro komu tak jak mówisz? Komu, ale tobie, kochanie. Skoro tak uważasz. Boże, jakie szczupło wygląda. Och Boże, w ogóle ty jesteś taki przystojny, szczupły i wspaniały. Ewa do mnie mówi, pieruszynko. Masakra. Że się do niej mówi kruszynka, to jest w ogóle jakiś absurd. Zobacz, przyjął się, zobacz, rośnie.
No, ja uważam, Juri, że on się nie przyjął. Przyjął się, bo rośnie. No, ale jest suchy. Nie jest suchy, bo podpadały te liście. One będą odpadać, bo nowe, zobacz, wszystko rośnie. Zobacz, tutaj też rośnie, zobacz. Malutki zaczął rosnąć. Mi się wszystko, coś nie wydaje. Spójrz, tutaj rośnie. Wszystko rośnie. No, a po prostu musiały opaść te liście stare, żeby... Pamiętaj, musi się coś zakończyć, żeby coś się mogło zacząć. Tak samo jest z kwiatkiem. I z życiem, dobra. I z życiem. Tatuś dziękuję wam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Życzcie mi zdrowia, bo mi się teraz na pewno przyda. A skarpetki kto rozrzuca? Boże, wiecie to co? Nie ja. Ewa jest takim bałaganiarzem, jak jest chorutka. W życiu, słuchajcie, nie. Gotuję, patrzę, Jury, mówię, coś leży. To są jakieś pomówienia, nie będę kończyć. Mówię, coś leży, a tam leżą skarpety.